Check the mic and make sure it sound right, boys. Siemanko moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj odrobinę film troszeczkę inny. Będzie taki backstage naszego wyjazdu na Urbexa. Jesteśmy tutaj w czteroosobowym składzie. Tutaj nasz wspaniały kierowca. Jest ich młodzież. No to co? Będę wam relacjonował drogę. Do miejscówki na razie wam nie powiem, gdzie jedziemy. Będzie niespodzianka, czy będzie fajnie, to się okaże w dalszej części filmu. Pozdrawiam. Moi drodzy, dojechaliśmy do pierwszego miejsca. Dokładnie. Ale czy tam wejdziemy, to się okaże. Ale w dalszym ciągu wam nie powiem, co to za miejsce. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Ekipa się właśnie składa. Proszę bardzo. Składa się. I co? Idziemy na pierwszą miejscóweczkę. Telewizor, który kiedyś był, Ultra Helios, śmierdzi tutaj trochę. Teraz krótka przerwa na posiłek, jesteśmy po pierwszym miejscu. Jedziemy właśnie, znaczy jesteśmy już generalnie na drugim miejscu, więc szykujemy się, uzbrajamy. I widzimy się na następnej miejscówce. Jak myślicie, straszy czy nie straszy? Co myślałeś, że straszy? Ja też tak chcę. Na zdrowie. I jak panowie wrażenia po najbardziej nawiedzonym szpitalu w Polsce? Najbardziej nawiedzony szpital, najbardziej wyczekiwany. Dzisiaj się udał i jeszcze do tego jest super pogoda. No kurde, czego chcieć więcej? Może tej dawki pikanterii, że tu straszy, bo nie straszyło mnie nic. No dobra, drzwi jakieś się tu odmykały i straszyły, ale powiedzmy, że tego się nie baliśmy. No nie. Polecam tu przyjechać. Tuniesz mi na chwilę okno? Jak wrażenia? Jedziemy, później będą wrażenia. Jedziemy, dobra. Moi drodzy, lecimy na następne miejsce. Na miejsce i następny. Moi drodzy, kolejna miejscówka. Skład ten sam, nie zmieniło się nic. Idziemy teraz do szkoły. A jakiej szkoły? No zobaczycie w tym filmie. Okay.
kolejne pomieszczenie puste. Właśnie, ile mierzy? Sprawdź, ile mierzy. No. Moi drodzy, jak wrażenia po opuszczonej szkole? Jak wrażenia? Myślę, że mogło być lepiej, bo gdybym nie pomylił tablicy ze stołem do ping-ponga, to było lepiej. Zajebiście. Tak? Zajebiście. Każdemu się może zdarzyć pomylić tablicę szkolną ze stołem ping-pongowym. Dobra, my jedziemy na kolejną miejscówkę. Trzeba się załadować do auta. Ja się też muszę tutaj zapakować. Ja się też muszę chyba rozebrać. Ja bym się też rozebrał, ale... No, dobra, widzimy się na następnym miejscu. Kolejna miejscówka w niezmienionym składzie. Tutaj, jak możecie zobaczyć zza płotu, mamy takie coś. Ale czy uda nam się tam wejść? Nie mam zielonego pojęcia. Spróbujemy. A na razie ciśniemy. A co z tego wyjdzie, to się okaże. Niestety, moi drodzy, jak możecie zobaczyć, na teren tego pałacu nie da się wejść. Jest ogrodzony. Jedyne co pozostało, to po prostu tylko pokazanie wam tego pałacu z zewnątrz. No i już więcej mogę powiedzieć. Jesteśmy w opuszczonej przychodni, prawdopodobnie. I co? Zabieram was do środka. Gruta solna. O kurde. Faktycznie. Wow.